Powiedz mi, jaki tu mamy wynik? 10-0. Jak oceniasz grę swojej drużyny? Bardzo dobra. A przeciwników? Jest dobrze, a mogę być lepiej. Jak wam poszło? Bardzo dobrze. O co teraz będziecie grali? O półfinał. Z kim wygraliście? Z AP Kowale. A jak myślicie, z kim będziecie grali? Nie wiemy właśnie. Myślę, że Jaguar może jakiś? Ja nie wiem, to musicie obserwować. No, nie, Kartuzy, bo Jaguar przegrał. Myślę, że Kartuzy. I jaki będzie wynik według was? Myślę, że wygramy. Wygramy. Ale jakim wynikiem? 2-0. Pewne 2-0? 2-1, tak. 2-1. Dobrze, 2-1. Dobra. A powiedz mi, jak oceniasz poziom przeciwników na turnieju? Dobry? Tak. A twojej drużyny? Też. Czyli będzie dobrze? No. Wojciech Krasucki, Komisja do Spraw Piłkarstwa Młodzieżowego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Pierwsza edycja turnieju imienia Wojciecha Łazarka dla upamiętnienia wielkiego trenera związanego z Gdańskiem, związanego z naszym województwem. Przeprowadziliśmy 4 turnieje eliminacyjne, nazwijmy to makroregionach. Chojnice, Kosakowo, Nowy Staw, Rusocin, 4. turniej. Każdego turnieju 4 najlepsze drużyny awansowały do dzisiejszego finału. Podzieliliśmy je na 4 grupy. Rywalizacja dla zawodników rocznika 2013. W zasadzie wszystkie najlepsze zespoły z terenu naszego województwa. Bardzo wysoki poziom, bardzo wyrównany, bardzo udane zawody. Pogoda dopisała. Piękny obiekt Lechii Gdańsk na ulicy Traguta, boisko boczne. Myślę, że wszyscy zadowoleni. Dużo gry, dużo radości, dużo bramek. I cenny materiał szkoleniowy też na pewno dla trenerów na koniec sezonu. Wyjdzie z tego? Tak. Jak półfinał? Chyba okazał się trochę ciężki, nie? Skoro było 1-0, tak? 1-0? No, było ciężko. No, oni akurat dobrze grali. Teraz będziecie grali z kim? Tak, z Lechią gramy. Jaki będzie wynik? 6-0 dla nas. 2-0 dla nas. My wygraliśmy z nimi w grupie chyba 6-1 lub 7. A kto teraz wygra, jak myślicie? Lechia. A ile teraz będzie? Bo tutaj koledzy mówią, że będzie 2-0 dla nich. Nie, 2-0 dla nas. Dla nas. Dobrze, 2-1. To co wy na to? Nic. Wygramy z nimi. Easy win. Co na razie wygląda? To? Jest na razie 1-1. 1-1 na razie wygląda, ale myślę, że moglibyśmy lepiej trochę zagrać. A kto na razie wykazuje tutaj prowadzenie? Mi się wydaje, że na razie lepiej. Remis! Na kogo stawiacie? Salos! Dlaczego tak? Nie wiem. Oni też nam! Bardzo dobra odpowiedź. A kto wykazuje tutaj takie prowadzenie, taką inicjatywę w tym meczu? Ogólnie to jest w miarę różny mecz, ale więcej ataków ma chyba Lechia w nas teraz. No. Najlepszy u was? Ja. Każdy! Cała drużyna! Nie ma cała drużyna. Nie wrażenie, kresy. Ile bramek padło? 6. Dużo. Finale 6. Ja strzeliłem 3. Ja strzeliłem 1. A ty to gratuluję. Zakończyliśmy pierwszą edycję. Cieszymy się, że tutaj wysoki poziom wszystkie zespoły zaprezentowały. Aktualnie pierwszą edycję wygrał Salos Rumia.
I cieszę się bardzo, że było takie duże zainteresowanie, zaangażowanie tych wszystkich zespołów. Bardzo dobra atmosfera, bardzo dobry poziom gry. To cieszy i to jest też takie podsumowanie tego okresu turniejowego tych drużyn, ponieważ w przyszłym sezonie te drużyny już wejdą w rozgrywki ligowe, więc cieszę się bardzo, że mieliśmy możliwość w ten sposób podsumować też ten ich okres gry na Orlikach, gry na małych boiskach. Teraz już czas dla nich, żeby weszli na większe boiska i już fazę taką rozgrywkową, więc życzę im wszystkim powodzenia. No i dziękuję za to, że te wszystkie drużyny tutaj u nas zawitały. Był to pierwszy turniej tego typu, pierwsza edycja. I jaka jest waga takich przedsięwzięć dla młodych zawodników? Myślę, że waga jest ogromna. Dla nich najważniejsza jest gra w piłkę. Udział w takich turniejach też bardzo istotnym elementem było to, żeby podkreślić zasługi pana trenera Wojciecha Łazarka dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy w ogóle dla Polskiej Piłki, dla naszego Polskiego Związku Piłki Nożnej, stąd nazwa tego turnieju. Cieszymy się, że taki turniej Polski Związek Piłki Nożnej zorganizował. Mogliśmy w ten sposób uświetnić znanego, bardzo lubianego, bardzo zasłużonego trenera dla Pomorskiej Piłki Nożnej.